nocąc budzili, mama wyszła, gdzie gospodarz, gdzie hazjain, a mama mówi, że śpi, no żeby go obudzić, a mama mówi, że on dopiero przyjechał, nie, ma go obudzić, że ma wstawać, a ona mówi, to ja mam syna może dorosły, to może syna można, to dawaj. No i mama obudziła tego starszego brata, ubrał się i wyszli na dwór i pięciu ich przyszło, enkewedzistów. I pytają się, czy wie, gdzie taki mieszka. A on mówi, że wie. No to, żeby zaprowadzili ich. Zaprowadził tam, a oni zaraz go aresztowali, zebrali, a to tak mieszkał ten pan. I przez drogę zaraz niedaleko była szkoła. Ubrali go i zaprowadzili do szkoły. I tam dwóch zostało, a trzech wyszło z bratem na dwór i pytają się, a czy wie, gdzie mieszka Furcewicz Stefan? To brat już poszczekł się, o co chodzi, i stanął i nie wiedział, co mówić. A on krzyknął do niego, mówi, no wiesz, znajesz, gdzie mieszka, czy żywio? A on mówi, to mój ojciec. No to powiedział, przyszli i zaraz obudzili ojca, zaraz posadzili na krzesło ojca i kazali, że tam zebrać się, ubrał się i tego. No i mama przyszła, nas obudziła wszystkich, pożegnał się i poprowadzili ojca. I jakby zabrali go, tam chyba jeszcze dwa dni w szkole ich trzymali, później wywieźli i już więcej nie widzieli. Nas po tygodniu zabrali. Tatę w środę, jakby w tym tygodniu, a nas na drugi tydzień w środę przyjechali. I też, żeby zbierać się, że do ojca powiedziemy. No to ja się cieszyła, że to już jedziemy do ojca. No to tego. Zabrali się, ale byli uczciwi ci. Także mama nic nie chciała brać, a oni co widzieli, to mówi, zabierajcie, zabierajcie, że wam to przyda się wszystko. No i nasypali zboża, takie worki duże byli, worek zboża nasypali. Później patrzy się, że mąka jest, mówi, no to żeby mąki też nasypać. Nie ma w co, mama nie chce. Oni z poduszki ściągnęli poszewkę i do tej poduszki, taka poszewka lniana ze lnu była. Nasypali wszystko, gdzie co pozbierali i podjeźdźli nas do Mikaszewicz. Zawieźli i stoi, wagony stoją. Ja patrzę się, tam Uliańska stała już w wagonie i woła, a ja wtedy zaczęła krzyczeć, płakać, że ojca nie ma. No i oni a brat jeden był w Mikaszewiczach, pracował. No, bo oni pytali się, a mama mówi, że pracuje w Mikaszewiczach. No i poszli zaraz z tym starszym bratem, zabrali z tej pracy i też przyprowadzili. I my tam 3 dni stali. To także w tym dniu przekraczaliśmy granicę o tej godzinie, jak wojna zaczęła się. Już w Homlu nas zawieźli w taki, no, ja nie wiem, jak to nazwać, takie, gdzie te wagony stali w kącie takim, a tam byli magazyny z bronią i nas tam w te magazyny zapchali w ten kąt i już w nocy byli naloty, już bombardowali, ale jakoś nam dzięki Bogu nic nie stało się. Wyjechali, my pojechali i tak w Homlu naloty byli na nas, już też bombardowali. W Brańsku, a już dalej to już jechaliśmy, wieźli nas miesiąc czasu jak jeden dzień. Więc w nieludzkich
ciężkich warunkach załadowano nas do bydlęcych wagonów. Półki, na półkach, prawda, wagony piętrowe. Na środku stał mały żelazny piecyk, do którego zawsze brakowało węgla. Przy ścianie wyrąbany otwór do załatwiania się. W wagonie tłoczno, zimno, ciemno, okna zaszronione, małe okienka. W ogóle nie było nic widać. Ludzie zaczęli chorować. Dochodziło nawet do tego, gdy niemowlęta umierały, to wyrzucali do śniegu. Nie było litości. A były takie przypadki. Jak nas tylko załadowali do wagonu, to nas jeszcze zawieźli dwaczaniami do pewnej stacji niedaleko Lidy. To była stacja Bastuny, stacja towarowa. Tam właśnie stały tam cały transport tych wagonów. Myśmy tam stali chyba 2 doby i cały czas dowożono ludzi, ładowano do wagonu. I w pewnym momencie rozsunęły się drzwi naszego wagonu. I ten bajec soldat zawołał: Bajszczak zdzieś, Bajszczak to moje nazwisko. Mama się ucieszyła, że ojciec wrócił zdzieś. Okazuje się, że nasz służący, bo myśmy mieli taką gospodarę, więc ktoś musiał pracować. Bardzo z nami zżyty, to był tak jak traktowany jak członek rodziny. Podjechał, dowiedział się, że my jesteśmy aż koło Lidy niedaleko. Nie wiem, w jaki sposób on się dostał tam. Przyjechał i podał nam bochenek chleba. Gdy mama zawołała, gdzie jest Olek, chodziło o gospodarza, o męża, mama pytała. On zdziwiony, nie zdążył nawet, on nie wiedział, on nic nie wiedział, on myślał, że razem z nami jedzie. Chciał coś spytać, ale w tym momencie drzwi zasunęli przez wali rozmowy, nie można było w ogóle rozmawiać. Zresztą, gdyśmy minęli ten tunel Gór Uralskich, już nie było wątpliwości, gdzie my jedziemy. Już wiedzieli, że Sybir, Sybir, i tak ludzie powtarzali ze łzami w oczach. I tak jakby ten stuk koła, tych kul od pociągu, tak jakby to rytmicznie nadawał Sybir, Sybir. Sybir, Sybir. To się mi tak utrwaliło, niewiele wiedziałam, co to jest Sybir. Dla mnie to było czarna magia, tylko wielka rozpacz, bo ojca nie było przy nas. Mało zaczęła mnie ogarnąć, opuszczać nadzieja. Nie miałam żadnego wsparcia, współczucia, nie słyszałam polskiej mowy. Jedynym moim skarbem i niezłomnym dowodem polskości była książeczka do nabożeństwa i biały różaniec. Strzegłam tej książeczki różańca w ukryciu, podrywam się, jak czegoś bezcennego. Biorąc do ręki, przenosiłam się myślami do swoich rodzinnych stron, do Woronowa, Mirampola. Ze łzami w oczach wspominałam pierwsze swoje beztroskie dzieciństwo. Ale powrót do okrutnej rzeczywistości był jednak nieunikniony. Byłam tu, siedziałam, zmarznięta na żelaznym łóżku, oddalona od rodzinnych stron o 1000 kilometrów. Jak wiele może wytrzymać człowiek i jak długo może żyć wygasającą już nadzieją. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jednak przetrzymałam wszystko. Pewnego dnia dziewczyny zauważyły mój różaniec. Zaczęły się zachwycać, że mam piękne korale. Wytłumaczyłam im, że to nie są korale. Ja wierzę w Boga i ja na tym się modlę. Słuchały z zainteresowaniem, nawet wspomniały, że ich babcie kiedyś się modliły. Po paru dniach różaniec mi znikł. Żadna z dziewcząt się nie przyznała. Bardzo przeżyłam tę stratę. Nie przestałam się jednak modlić. Zdrowośki odliczałam na palcach. Teraz myślę, że może ten różaniec
prowadził zagubioną istotę na dobrą drogę. Okropny widok. Na podłodze leżą dzieci, owinięte w koce. Na podłodze nie ma ani krzesła, ani stołu, ani nic. Jedne stękają, drugie płaczą, trzecie śpią jak nieżywe. Kazali, dali mi koc, kazali mi się też położyć. Na drugi dzień, ponieważ byłam najstarsza, ja zawsze miałam takie szczęście, więc kazali mi tam gdzieś w kubkach rozlewać wodę ciepłą, to był posiłek i krumpy chleba. Ja pomagałam, w zasadzie najczęściej to pomagałam później myć, sprzątać po tych dzieciach, a te dzieci miały biegunkę, były chore, sprzątały po nich. Było coś strasznego. Pamiętam, zbliżała się rocznica rewolucji październikowej. Wychowawczyni uczyła dzieci wierszy o tematyce rewolucyjnej, o bohaterach Związku Radzieckiego. Kazała i mnie nauczyć się wiersza, którego do końca życia nie zapomnę. Nauczyłam się, choć niewiele z tego rozumiałam. Uczyłam się w ukryciu ze łzami w oczach, bo ciągle były kłopoty z akcentem i wymową. Przypominam sobie tę uroczystość. Dzieci mówiły wiersze o szczęśliwej ojczyźnie, o wodzu Stalinie. Ja deklamowałam, przestraszona, tym bardziej, że wiedziałam srogą minę wychowawczyni. Zwłóczycie orkiestry i grajcie bajany w dalokich i bliskich sowieckich krajach. My pieśni upajom o gerojach Hasana, o sławnych pobiedach, o żarkich bajach. Takie by siły na nas nie napali, wragamy pragonim Lwowo i z naszego mora, i z naszej ziemli, i z naszego nieba balszowo. A twarz nas rażała stalnaja piechota i puszki bez proma pobili wrogów i liwnym ogniem prawywali z wysoty mogucze zostali sowieckie orły. Czasem zauważyłam, że coraz mniej miałam do czynienia z dziećmi. Kierowniczka wiedziała, że jestem Polką. Może bali się, że będę szerzyć wrogą propagandę wśród maluchów. Może zauważono, że często się modlę, że mam w ukryciu różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Czułam, że zaczęto mnie traktować inaczej, gorzej. Moje spostrzeżenia były słuszne. Był zimowy, grudniowy, zimny grudniowy dzień. Kazano mi spakować się, ubrać swoje stare rzeczy. Nie pozwolono mi zabrać nawet tej sukienki w kratkę. Saniami zostałam odwieziona dość daleko na peryferię Tomska. Dotarliśmy na teren dużego zakładu. Stał tam barak, w którym zostałam zakwaterowana. W jednym baraku mieszkało około 20 dziewcząt w wieku od 15 do 17 lat. Jak się później zorientowałam, były to bezdomne dziewczyny z marginesu społecznego, złapane na kradzieży, na dworcach, bazarach i w innych miejscach publicznych. Mnie również potraktowano jak bezdomne dziecko. Dostałam łóżko pod ścianą przy oknie. Było tam najgorsze miejsce, było najzimniej. Jednak później okazało się, że było to dobre miejsce dla mnie. Nie mogłam jednak dłużej już wytrzymać. Zrozumiałam, że to nie jest dla mnie miejsce i muszę za wszelką cenę się stąd wydostać. Po kryjomu napisałam wiadomość do mamy, podając swój adres, poprosiłam, żeby ktoś napisał po rosyjsku list z prośbą o pozwolenie mi na odwiedzenie chorej matki Wasinie. Chciałam znaleźć pretekst, aby opuścić to okrutne miasto.
wstąpiła we mnie jakaś dziwna siła. Jakiś głos mówi, że nie jestem już bezbronnym dzieckiem na dalekich peryferiach syberyjskiego miasta, że jestem odpowiedzialna za swój los. Decyzja była jedna, ostateczna i szybka. Ja muszę stąd uciec. Miałam wtedy tylko 13 lat, nawet nie całe, bo to była wiosna. I ogromny bagaż tragicznych doświadczeń. Wiedziałam, że się uda. Nikomu nic nie mówiłam. Zaufałam Panu Bogu. Wiedziałam, że Bóg mi, nie, Bóg mi pomoże. Z Tomska do Asina wiedziałam, że kursuje pociąg. Najpierw musiałam się więc dowiedzieć, gdzie jest stacja kolejowa. W czasie wolnym, jak już było cieplej, już można nam było wychodzić od 2 do 4 godziny, można było swobodnie wychodzić. Aby zorientować się, wychodziłam na miasto, aby się zorientować, gdzie jest stacja. Po drodze napotkałam Rosjankę i spytałam, gdzie jest dworzec. Po rosyjsku dworiec, to jest zamek, to jest pałac. Początkowo myślała, że chodzi o pałac, o jakiś dwór. Z trudem wytłumaczyłam jej, że chodzi o stację kolejową. Powiedziała mi, że to jest wokzał. I poznałam nowy wyraz rosyjski. Wskazała mi drogę. Dotarłam tam. Ku mojemu zdziwieniu ujrzałam małą stacyjkę towarową, załadowaną stertami drewna, zastawioną wagonami towarowymi. Jedno zdanie spełnione. Wiedziałam, gdzie jest dworzec. No i później musiałam zdobyć pieniądze. Kromeczkę chleba, którą dostałam dziennie, porcję, dzieliłam na połowę. Na cały dzień tą połówkę zjadłam. Od dziewcząt dowiedziałam się, gdzie jest baza. Po kilku dniach tam, przez kilka dni tam chodziłam i sprzedawałam pół swojego przydziału chleba. Była to niewielka kromka, którą odejmowałam sobie od ust. Ze sprzedażą nie było problemu. Panował wielki głód, więc chętnych było sporo. Sprzedawano wszystko, co można było jeść. Kartofle na sztuki, lepioszki, czyli tak zwane placki z gotowanych ziemniaków, kromki chleba, no i tam dalej. Po pewnym czasie uzbierałam kilka rubli. Znałam drogę na stację kolejową, więc decyzja zapadła, tej nocy ucieknę. Bardzo żałuję, że nie zapamiętałam tak bardzo ważnej daty. Oddałam się całkowicie pod opiekę Boga. Wierzyłam, że dziś mnie wyprowadzi z tego piekła. Ciemna noc, dziewczyny spały, ja natomiast czuwałam. Widziałam, że pociąg bardzo rano odchodzi. Uchyliłam okna, żeby nie hałasować w nocy. Nie rozbierałam się, nie zamykałam okna, modliłam się. Zdawało mi się, że ta noc nie ma końca. Pomalutku uchyliłam szerzej okna i w nocnej ciszy wyrzuciłam swój tobołek i sama szybko wyskoczyłam przez okno. Przeszłam przez płot i szybko oddaliłam się od baraku. Nie wiedziałam, czy jest ktoś, jakiś wartownik na terenie zakładu. Nic mnie jednak już nie obchodziło. Poczułam się wolna, wolna. Było ciemno, z trudem dostrzegałam drogę. Drogę, którą tyle razy przemierzałam, która była mi już tak dobrze znana. A teraz stała się taka obca. Chwilami opadałam z sił. Byłam wystraszona, głodna, niewyspana. Chciałam paść i wołać o ratunek, ale kto mnie usłyszy w tej wrogiej syberyjskiej ciemności? W końcu, w mroku nocy, ostatkiem sił dotarłam do małej stacyjki. Wystraszona, zadyszana, przerażona jak przestępca, ukryłam się za stertą drewna. Zaczęło się rozwidniać, pojawili się pracownicy, zaczęło się ładowanie drewna. Wyszłam z ukrycia i udałam się do budynku stacji. To była też taka mała stacyjka, taki baraczek. Przy kasie było parę osób, stanęłam w kolejce. Gdy przyszła kolejka na mnie, poprosiłam o bilet do Asina. Kierowniczka, kasjerka zażądała ode mnie kamandzierowicznej. Nie wiedziałam, co to znaczy, o co chodzi. Tłumaczyłam, że mam pieniądze, że jadę do chorej matki. Głośnym głosem krzyczała, biletu mi nie sprzeda.
Później dowiedziałam się, że chodziło o delegację. Tam wolno nie było tak jeździć każdemu, tylko służbowo. Odeszłam od kasy, postanowiłam jechać bez biletu. Nie było innego wyjścia do baraku, nie mogłam już wrócić. Nadjechał pociąg, wsiadłam do wagonu, podeszłam do najbliższej Rosjanki i wytłumaczyłam jej, że nie mam biletu i jadę do klimatki. Nie musiałam jej więcej tłumaczyć, usłyszałam tylko wlezaj na pułku. Właśnie na pułku. Drapałam się, a ona mnie zasłoniła swoim bagażem. Pociąg ruszył i czułam, że Tomsk zostaje daleko. Rosjanka powiedziała mi, że jak będzie wchodził konduktor, aha, żebym się nie ruszała. Siedziałam nieruchomo, wstrzymałam oddech. Gdy usłyszałam złaś, z ulgą odetchnęłam, usiadłam, poparłam głowę o swój tobołek i po prostu zasnęłam. Nie wiem, jak długo, co się działo i jak długo jechałam. Szczęśliwa lotem ptaka dotarłam na ulicę Sojuzną. Dowiedziałam się od gospodyni tego domu, w którym mieszkaliśmy, że Polacy, tam trzy polskie rodziny mieszkały, że nie mieszkają, ponieważ nie miały pieniędzy na czynsz. Wskazała mi kierunek, gdzie mieszka moja mama. Udałam się do końca ulicy. Poza miastem ujrzałam dwa niewielkie pagórki. Były to ziemianki Polaków, zbudowane przez Polaków. Zauważyłam Staszka, brata. On podbiegł do mnie, ale zawahał się i stanął. Nie poznał mnie. Może pomyślał, że jakaś żebraczka z tobołkiem i w chustę, zakrywając ogloną głowę. Jednak w końcu mnie poznał. Powitanie z bratem było krótkie. Uściski, radość i płacz. Nagle krzyknął, pobiegnę do mamy, ale się ucieszy. Widziałam tylko jego bose nogi, jak śmigały wśród trawy. Mamie pozwolono wyjść wcześniej z pracy. Trudno opisać to nasze spotkanie po 8-miesięcznym. Ja tam właściwie 9 miesięcy, no tak mniej więcej była. Nie wyrażą tego słowa, bo nie wszystko można powiedzieć. Najważniejsze jest to, co niewypowiedziane. To, co czujemy i to, co pamiętamy po kres swoich dni. Teraz poczułam się wolna i szczęśliwa. Byłam razem ze swoją rodziną. Mogłam im pomagać, dać wiarę i nadzieję, że przeżyjemy. Że musimy być silni i musimy być razem. Było to najważniejsze. Wcale nie bałam się, że ktoś z Tomska będzie mnie szukał. W takiej zawierusze wojennej, gdzie toczyły się losy Europy i całego świata, kogo obchodziły losy polskiego dziecka zagubionego w bezkresnych przestworzach Azji, ziemi syberyjskiej, gdzie zginęło już tyle polskich dzieci. Tam wszystko było tragiczne. Co dzień. Na co dzień było tragiczne. Bo człowiek, a nic tak nie straszne jak głód. A wszy to po prostu w lato pluskwy. To powychodzili, na dworze spali, a jak deszcz padał, no to pod ścianę gdzieś stanęli, bo do pokoju, jak weszło się do tego mieszkania, to tak jak mrowisko tych pluskwów było. Nie szło spać, a i wszy. Pchlów nie było, a wszy, no to mama umiała prząść, a tam wełnę te z kokosów zwozili, takie sterty układali, takie bele, jak te osiano tu robią, te bele, to tam tej wełny takie bele byli. No to te, co stróżowali tą wełnę, te ochraniacze, no to skradli tej wełny i już jak dowiedzieli się, że mama umie sprząść, to dali tą wełnę i kazali, żeby połowę im sprzędła, połowę sobie. No to my później już na drutach robili chustki, spódnice czy sweter.
ale to jak tak odwróciła się, to tam nitki nie było widać, tak jak kożuch było tych wszów. To jedno marzenie było, żeby doczekać chleba i kartofli do syna, pojeść i umrzeć. To jedno było marzenie. Nie było, żeby tam ubrać się czy co, tylko to jedno marzenie było, żeby do syna chleba zjeść i ziemniaków i umrzeć. A jak już jechaliśmy tutaj na granicy polskiej, już jak nas zdawali i tam nas wojsko przywitało, jak zabrała orkiestra i zaśpiewali ten film, to ja dzisiaj w kościele nie rzucę ziemi z naszą. To wszystko normalnie w łzach pływało. I do dziś, jak tylko usłyszę ten film, to tak ściśnie wszystko, że człowiek jakby nie wie, co się robi. Jak usłyszę. Wywieźli nas z naszej ojczyzny, wrzucili w stepy dzikich pól, z majątku z naszej ojcowizny, nie patrząc na nasz serca ból. Choć teraz przyjdzie.